Witam wszystkich na premierze. O króliczku Śnieżce. Mój tata dzisiaj się pomylił i myślał, że ona ma na imię Agnieszka. Ale to jest Śnieżka. Nie Śnieżka? Tak? No tak. Kiwnęła na tak. Moi drodzy, dzisiaj sobie porozmawiamy o cykotrofy. Co to są? Są takie bardzo miękkie kubki. A to jest bardzo ważne. To jest bardzo dzisiaj typowy temat na to, żebyśmy wiedzieli, jak nasz królik powinien robić kubkę, w jaki sposób. Co może mu zagrozić życia, a co może mu nie zagrozić. Czego jest za dużo, czego jest za mało. I co to są? Jak one wyglądają? To dowiemy się już za niecałą chwilkę. No to co, lecimy, nie? Nie zapomnij wstawić łapki w górę. Subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze nie zostawiłeś, nie zostawiłaś. No i jak na razie tyle. Lecimy. Dobra. Możemy zacząć. Moi drodzy, co to są? Cykotrofy. Są to przydatne, podawane fermentacji w jelicie ślepym. Kawałki karmy. Koprofagium. Tak nazywa się powtarzalne zjadanie przez królika cykotrofów. Cykotrofy w przeciwieństwie do normalnych uformowań bobków zawierają więcej białka, witaminy K, witamina grupa B, lotne kwasy tłuszczowe oraz o połowie mniej włókna. No i teraz tak, jak rozpoznać cykotrofy? Mają miażdżystą konsystencję, powleczoną śluz. Mają cienką barwę od normalnych bobków, a nawet czasem zielonkawą. Charakteryzują się silną wonią. Kształtem przypominają owoce jeżyn bądź malin. Dziś, a dzięki pewne, dzięki ponownemu zjedzeniu składników odżywczych zawarte w cykotrofach mają ponowną szansę na wchłanianie do organizmu. Najczęściej w nocy i z rana następują wydalanie przez królika cykotrofy. Małe króliki jedzą cykotrofy swojej mamy, zbyt szybko odsadzone od mamy i pozbawiają jej cykotrofów. Mogą zapaść na groźne zapalenie jelit lub inne choroby układu pokarmowego. Czyli są zbyt niebezpieczne. Trzeba bardzo uważać. Tak? Gdy ich brak teraz. Drugi etap. Po pewnym czasie królik staje się osowiały. Pozostawione witaminy, a następnie pozbawiony składników odżywczych. Staje się niedożywiony. Tak? No i jest ich mało, tak? No i teraz, gdy jest ich za dużo. Taką sytuacją na miejscu, kiedy opiekun znajdzie w klatce, kuwecie czy na wybiegu leżące niezjedzone przez królika cykotrofy, ich nadmiar powodowany jest złą dietą, składającą się głównie z ziaren i owoców. Za dużo zawartego w nich białka, węglowodanów, tak? Dlatego nim podamy uszatkowi mieszankę karmy bądź kolby dwukrotnie, się zastanówmy, bowiem skutek takiej diety często są tragiczne. To jest wszystko, a teraz sobie tylko tak lekko podsumowujemy. Moi drodzy, jeżeli zobaczycie
Tak? Jeżeli zobaczycie u naszego króliczka taką właśnie sytuację, to trzeba, to trzeba mu po prostu zmienić to. Jeżeli królik jest niedożywiony, będą coraz mniejsze. Cykotrofy są coś takiego jak taki łańcuszek, prawie jak łańcuszek wygląda. Ale zobaczcie sobie na dole w linku, jak wygląda, jest po lewej stronie. Tak, po lewej, tu jest lewa, bo tu widać tą, nie? Moja lewa. O. Ja mam odwrotnie po prostu kamery ułożone, nie? No. Także po lewej stronie po lewej stronie znajdziecie właśnie te kubki. Moi drodzy, trzeba dbać o króliczka, żeby nam po prostu szybko nie odszedł z tego świata. Trzeba po prostu dużo dbać, trzeba się z nim bawić. Jeżeli widzimy, że królik nam tyje, dajmy mu więcej swobody, dajmy mu dużo biegania. A wtedy zobaczycie, że królik zacznie się wykupkawać tak jak powinien. Tak? Śnieżka? Hej, o, zamyśliła się. Hej, no chodź tu. A, wody musi się napić. No chodź. Oj. No. Teraz się myję. Tak? No. Także, moi drodzy, to jest na tyle. Jeżeli jest właśnie mniej, to pamiętajcie o tym, aby pilnować. Tak? Są w nich witaminy, tak? Królik to je. Także to jest normalne. Jak tu było napisane, że w cekotrofach jest więcej białka, witaminy K, tak? Witaminy grupy B, tak? Tłuszczowe. Ale zawierają połowę mniej włókna, który królik po prostu je. Jeżeli nie będziemy o to dbać, to po prostu będzie miał zapalenie. Tak? Moi drodzy, to jest bardzo ciekawe i bardzo mądre, to co tutaj zostało nagrane. I dajmy sobie na luz i po prostu dbajmy o niego, tak? Jeżeli masz pieniądze na weterynarza, to miej pieniądze na to, żeby też go dobrze odżywiać, tak? Rozplanuj sobie, kiedy pójdę do weterynarza. Możecie się nawet zapytać weterynarza, co wam poleci dla królika. Jeżeli wam poleci, na przykład, nie wiem, dajcie mu więcej marchewki, tak? Dajcie mu tam bananka od czasu do czasu. Jabłka, no jabłko to jest takie, że może mieć po nim, no niefajnie może być, tak? Jak to nawet u człowieka, tak i u królika, tak? Ale jabłka jak najmniej, oczywiście wam powiem, żeby po prostu ten króliczek mógł sobie funkcjonować, żyć szczęśliwie. Ja wiem, że króliki lubią jabłka, ale od czasu do czasu może dostać. A od czasu do czasu, jak ja po prostu patrzyłam kiedyś, że królik był nakarmiony cały czas, no to coś tam było nie tak, nie? Że po prostu te kubki nawet go tam momentami biegunkę mógł mieć. Ale nawet dobrze, że go czasem przeczyści, prawda? Tak jak człowieka. Także moi drodzy, to jest na tyle, co mogłam dzisiaj powiedzieć. Zapraszam was również na kolejną premierę, która odbędzie się na tym kanale 27 lutego. Moi drodzy, i to wszystko na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Buźkę wam daję. No i myślę, że zrozumieliście, poczytajcie, a się dowiecie więcej. Ja się żegnam, następna premiera będzie, jak się nie pomylę, będzie chyba o moczu. No, chyba tak, o ile się nic nie zmieni. A jeżeli się zmieni, to będzie co innego. Ja się z wami żegnam, życzę wam spokojnej nocy, życzę wam super poniedziałku.
No i super wtoreczku. Do następnego. Pa!